Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj, słuchajcie, zobaczymy sobie cinematic trailersy od 1 do 16 sezonu Fortnite, czyli ewolucja trailerów Fortnite'a, tak jakby, i zobaczymy właśnie, jak bardzo zmienił się sposób tworzenia trailerów oraz poziom tych trailerów właśnie Fortnite'a. Link do kanału twórcy, który zrobił właśnie takie zestawienie, znajdziecie w opisie. I co? My już zaczynamy. Sezon pierwszy, słuchajcie. Dobra. Lecimy. Coś jest bez dźwięku. Pierwszy sezon jest bez dźwięku. Fortnite Battle Royale. Pierwszy sezon. Spoko, lądują na Sadybie. Okej. Okay. Co to jest? Pompa. A, jeszcze ten stary wygląd pompy. Okej. Okay. A co? Co? Były takie małe bounce padziki? Serio? Jak to tak możliwe? Serio? Tak było? O co chodzi? Ja wtedy nie grałem, to słuchajcie, widzowie, nie wiem, ale no nie kojarzy mi się jakby. Ja gram od drugiego sezonu. Okej. Okay. Te trailery jeszcze wtedy były mega słabe były. Okej, okay, granatnik. I Jonesy się wybuchł, super. O, snajpereczka. I kolapsik, tak? Nie, czekajcie. Aha, i nejdy wtedy chyba, tak? Dostały dodane. Emeczka, te małe banspadziki, co? Śmieszne to jest. I w ogóle RPG chyba też został dodany. Last on Wins, coś tam. To jest chyba sezon pierwszy albo sezon drugi. Nie wiem, ja wtedy nie grałem. Niby to jest opisane jako sezon pierwszy. Trailer sezonu pierwszego. Nie wiem, jest bez dźwięku. Fortnite Battle Royale. Jest. Także no, tak to wtedy wyglądało. No te trailery jeszcze wtedy były mega słabe. Umówmy się. Okay. Mooney here from the Fortnite community team to give you the scoop on the battle pass. Listen up, my dudes. Season 2 is starting soon and has all new cosmetic loot. Play for free to get some of these cool items, or buy the battle pass and instantly get some goodies, including this awesome blue squire outfit. During the season, you play to level up your battle pass, unlocking up to 65 plus additional rewards. This can typically. Czy to jest niby trailer z sezonu drugiego, ale to jest chyba trailer karnetu bojowego. Nie jest trailer jako sezonu, tylko to jest chyba trailer z karnetu bojowego po prostu. Jakby chyba tak. Chyba tak to działa. I Fortnite Season 3. Te trailery były wtedy jeszcze mega słabe. Teraz to, co te trailery, które były, tak naprawdę wyglądają jak takie trailery totalne z kadru filmowego i z Disneya. To jeszcze wtedy było mega słabe. John Wick. Okej, okay, mamy sezon czwarty. Okej, okay, sezon czwarty, który w tym momencie tak jakby ludzie się doszukują tego, jak bardzo był on powiązany z sezonem siódmym, ponieważ teraz w sezonie siódmym będziemy mieli cybernetyczność i UFO. I tutaj właśnie było UFO, ale wiele osób się skupiło na tym, ponieważ meteoryt uderzył i tak jakby wiele osób się nie skupiło na tym UFO, że to UFO było. I no, ale teraz nie wiemy, czy te UFO i ta cybernetyczność to nie będzie troll, bo jak kiedyś miał uderzyć meteor w Tilted Towers, to uderzył w co innego totalnie, bo po prostu za wiele osób się domyśliło tego, no i pan Donald Musztarda zmienił zamysł, gdzie ma uderzyć meteor. Tak może być także z tym sezonem, także no, zobaczymy. Epic Games Presents. From the darkest depths of deep space, mystery is on a collision course with danger. The world will never be the same. No tak jak mówię, uderzył meteoryt.
Okej. Czyli wtedy stęchły skład, tak jakby pierwszy raz się jakby zepsuł, jakby to tak. Okej, i wtedy się zaczynało, się zaczynała siódemka. Ludzie z siódemki tymi meteorytami przybywali na planetę. I teraz mamy sezon piąty, słuchajcie. Sezon piąty. Loot Lake. Okej, Rift, spoko. Aha, i to wtedy był sezon, kiedy burgerek i samochód golfowy był na pustyni w Kalifornii. Co nie? To był ten sezon. California Desert Today. Coś dźwięk zniknął. Może prawa autorskie. No, tak jak mówię. Tak jak mówię, to było to. To był właśnie ten sezon, kiedy burgerek i samochodzik golfowy z świata Fortnite przenieśli się do Kalifornii i wtedy też, nie wiem czy akurat w piątym czy szóstym sezonie, wtedy też lama z Fortnite'a była w Warszawie u nas w Polsce. Także no fajne akcje się działy, tak jak teraz na przykład. Epic Games daje jakieś tam nagrania z rzeczy, które będą się działy w grach, w grze, w realu po prostu. I też gdzieś tam w Kalifornii są te plakaty, które teraz są na potnych piaskach. I jakby to jest spoko, spoko. Także no, fajne takie akcje robi Epic Games. Okej, driftik. Pewnie prawa autorskie. I drifta wsysło. Burgerka wsysło. I na wyspę Fortnite wrócili. Season 5. Worlds Collide, czyli kolizja światów? Tak, chyba kolizja światów. Sezon 6 mamy, moi drodzy. Czyli kostka Kevina chyba. Wyrwa i kostka Kevina. Tak jest, moi drodzy. Tak to właśnie było. Ja wtedy nie grałem, ale jakby wiem mniej więcej, co się wtedy działo. Haha! Kostka Kevina. Fortnite Darkness Rises. Okej, mamy sezon 7. Czyli sezon świąteczny. I ten trailer już jest taki... Kurczę, te wszystkie trailery, te już tych, sprzed tych dwóch sezonów, już były na większym poziomie niż na samym początku. Mam nadzieję, że to nie ma praw autorskich, że ja to mogę puszczać, nie? Jakby... No... No dobra, jakby spoko.
Aha, i to było w telewizji po prostu, że oni sobie oglądali telewizję. No spoko. Święty Mikołaj i bałwanki. Fortnite sezon 7. You better watch out. Tak, to był piękny sezon. Aż żałuję, że wtedy nie grałem. I te paluchy rybne. Król lodu. Wtedy był wulkan. Paluchy rybne, piraci, król lodu, walka o życie. Magmowe legendy. Sezon 8. Marquis the Spot. Sezon 9 mamy, moi drodzy. Bananek! Nie wiem za bardzo, o co chodziło w 9 sezonie. Nie pamiętam. Okej, jest jakaś impreza? Aha, wtedy było te neonowe Tilted Towers. Okej, czyli to był sezon nowoczesności. Spoko. The future is yours. Sezon 9. Spoko. To był fajny sezon. Teraz sezon 10, czyli koniec sezonu, czyli koniec chapteru pierwszego. Punkt zerowy. Okej. Fortnite w sezonie 10 postanowiła, że połączy wszystko do kupy, żeby zrobić koniec chapteru pierwszego. Bananek. Aha, i wtedy ten meteor wisiał nad stęchłym składem. Okej, dobra. Sezon X, out of the time. I będzie sezon pierwszy, chapteru drugiego. Czyli to wtedy była czarna dziura. Czarna dziura to wtedy była. Aha, pod koniec sezonu 10, ja pamiętam jak jeszcze parę lat oglądałem, pod koniec sezonu 10 była czarna dziura, albo na początku sezonu 11 była czarna dziura i chyba parę dni nie można było grać, bo była czarna dziura i potem ta dziura się ten i był nowy chapter.
Okej, okay, żelek z sierbanych szuwarów. Okej, okay, czyli wtedy dodali sierbane szuwary. Tama nad Hydro 16. A, i wtedy dodano system wędkowania, że można było sobie wyłowić broń. A ten wyłowił puszkę. Aha, i coś było z kurzącymi kominami, tak? Że co, że... okej. Okay. Okej, okay. To była impreza, to był jakby, to był pierwszy sezon chapteru drugiego po prostu, to tutaj się wszystko działo, wszystko do kupy, słuchajcie, wszystko do kupy. Ślurp, czyli siorbane szuwary. Bandażownicy dodali. Farma Furii, tak? Farma Furii? Chyba tak. Okej. Okej. Spoko. Aha. I jeszcze wtedy na środku nie było agencji. No, to dopiero w drugim sezonie była na środku agencja. No i nowa mapa i wszystko. Okej, okay, czyli teraz będzie sezon ściśle tajny, po prostu. Sezon ściśle tajny. Gdzie będzie agencja, gdzie będzie, kurde, grota, gdzie będą bossowie. Spoko! Będzie teraz sezon drugi, chapteru drugiego. Midas. I zauważcie, że te trailery już są na bardzo wysokim poziomie, serio. I ten bananek. Bananek agent. O, widzicie? Tam był taki easter egg Deadpoola. Zobaczcie. O, widzicie? Tam Deadpool se stał. Oj, agent bananek najlepszy, ja wtedy niestety nie miałem karnetu, także ja nie mam bananka. Jest mi z tego powodu bardzo smutno, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci i że będzie można sobie kupić bananka. Ja chętnie, bo kurczę, bananek jest super, ja uwielbiam. Brutus. Agent Krzaczor. Trochę nie pamiętam, o co chodziło, że wszyscy mają te takie pipkacze, takie, nie wiem, na sobie. Nie wiem, o co tu chodziło. Ale okej. Okay. Jest i agencja. I ten Midas głaszczący kitka? Haha! Oj tak! Season drugi, chapter drugi, top secret, ściśle tajne. I teraz będzie sezon trzeci, chapteru drugiego, słuchajcie. Czyli to, gdzie dodali rekiny, nowe bossy, gdzie zalało całą mapę. I ja wtedy grałem tylko na początku, bo zaczął mi laptop świrować i mój sprzęt jakby, no, także dopiero grałem od szóstego sezonu, tak naprawdę. W sezonie drugim grałem od początku do końca, a w sezonie trzecim troszeczkę na początku i potem już nie mogłem, nie dało się grać. Midas na środku morza. Nowi bossowie.
Aquaman. Pan parówka, pan hot dog, spoko. Wtedy została dodana też mechanika ognia, z tego co pamiętam. Można było pływać na rekinach, spoko. To był fajny sezon. I te trailery, zobaczcie, już mają bardzo wysoki poziom, jakby spoko. Renegade Raider i wtedy został dodany też ładowany shotgun, czyli charge. Splashdown. I mamy sezon czwarty, czyli sezon z superbohaterami. O! Zauważcie, że ten trailer sezonu czwartego z superbohaterami ma normalny kadr filmowy z tego z animowanymi postaciami. Rozumiecie ten przeskok jakościowy? Okej, spoko. Powiedzielibyście, że to jest trailer Fortnite'a? Nie, ja bym powiedział, że to jest trailer jakiegoś filmu, kurde. Marvel, Super Heroes, kurde, 1500. To są normalne kadry filmowe, to nie jest Fortnite, to są kadry filmowe, słuchajcie, jakby to. Wolverine, super. Thor. Groot, Doctor Doom, Mystic. Haha, ten bananek. Aha, bo to był sezon, gdzie był Galactus, czyli... Sezon czwarty, Wojna o Nexus, kolaboracja z Marvelem. To nie był pierwszy raz, kiedy Fortnite robił kolaborację z Marvelem. To był piękny sezon, to był super sezon. Dobrze, poprosimy. 15. They did it. We're still here. Yeah, but the zero point is exposed. You have to go in. Oh, come on. Last thing we need is another snapshot of me. Aha, po angielsku zupełnie inny jakby... Jak po polsku oglądam trailery, to jakiś lepszy ten lektor, ale... Okej. Okay. Just need to stabilize the zero point and reseal the bridge, but not let anyone escape. Easy, right? Okay. Locate the best hunter. Zupełnie inny jakby przeskok. Spoko. Across all the eyes. I na evencie drugiego sezonu też pamiętam, że mogliśmy być w biurze Jonesiego z pierwszej osoby. Wow, naprawdę wow. Punkt zerowy, odsłonięty. Okej.
Sezon piąty. Zero point. I co? Będziemy mieli trailer sezonu szóstego, moi drodzy. Czyli tego, w którym jesteśmy obecnie. No ten film, który nagrałam, to już trwa 30 minut. Nie wiem, o co tu chodzi. No po prostu punkt zerowy eksplodował. I ten trailer, no, już był mega. Przewiniemy sobie troszeczkę dalej i pokażę wam easter egg. Zauważcie. Czekajcie. NC27518. 27518. To kod pocztowy w północnej Karolinie, czyli to miasto, w którym Epic Games ma swoją siedzibę. Taki easter egg. I oglądać już nie musimy, ponieważ każdy dobrze wie, jakby myślę, że każdy po prostu wie, jak wyglądał. Także nie musimy to oglądać, bo ten film i tak już trwa długo, jakby rozumiecie. Dobrze, także ja wam, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, a może nawet jutro, bo chcę trochę odratować mój kanał, bo trochę jakby za długo, za mało wrzucam i chcę wam to wynagrodzić, żeby trochę więcej powrzucać, także może widzimy się już nawet jutro. Także dziękuję wam za oglądanie i cześć.